Każdy z nas słyszał o starożytnej cywilizacji Majów. Mało kto zna jednak ich mit o stworzeniu świata zapisany w świętej księdze Popol Vuh. Zerknijmy zatem bliżej na tę historię, po raz kolejny mając poczucie, że gdzieś już to kiedyś słyszeliśmy. Majowie stworzyli w Mezoameryce wysoko rozwiniętą cywilizację. Wiele razy omawialiśmy ich wspaniałe budowle, niezwykłą wiedzę czy legendy o bogach. Dziś porozmawiamy z kolei o ich kosmogonii oraz stworzeniu świata. Niestety, konkwistadorzy dbali o to, aby niszczyć wszelkie zapiski pozostawione przez Majów. Do naszych czasów przetrwało tylko kilka ksiąg, a jedną z nich jest Popol Vuh, święta księga narodu Kiczy odłamu Majów. To właśnie ta księga zawiera opis stworzenia świata z majańskich legend. Zobaczmy zatem, cóż ciekawego zostało tam zapisane. Będę wam podawał konkretne cytaty z tej księgi, korzystając z polskiego przekładu opublikowanego w 1980 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Jak zwykle zasada jest taka sama. Ja z mojej strony będę wam podawał wyłącznie informacje, bez żadnej interpretacji. Czynię to w nadziei, że po usłyszeniu tych informacji będziecie w stanie połączyć ze sobą fakty. Skupmy się zatem na samym początku pierwszej księgi. Rozdział pierwszy, cytuję. Oto opowieść o tym, jak wszystko znajdowało się w zawieszeniu, w spokoju, w ciszy. Wszystko nieruchome, ciche, a przestrzeń nieba pusta. Oto pierwsza opowieść, pierwsze opisanie. Nie było jeszcze człowieka, ani zwierzęcia, ptaków, ryb, krabów, drzew, kamieni, pieczar, wąwozów, ziół, ani lasów. Jedno tylko niebo istniało. Nie ujawniło się jeszcze oblicze ziemi. Było tylko spokojne morze i niebo w całej swej rozciągłości. Nic nie było dookoła, nic nie czyniło hałasu. Nic się nie poruszało, ani nie przesuwało, ani nie wydawało dźwięku na niebie. Nie było niczego, co by się wznosiło, jedna tylko spoczywająca woda, łagodne morze, samotne i spokojne. Nie było niczego obdarzonego życiem. Istniał tylko bezruch i cisza w ciemnościach w nocy. Tak zaczyna się zatem Księga Popol Vuh. A według Majów, zanim powstał świat, na początku istniały zatem pierwotne wody, pierwotne morze, ciche i pokryte mrokiem. Oprócz niego istniało także niebo z pustą przestrzenią. Księga wymienia także, czego jeszcze wówczas nie było. Następnie na scenie pojawiają się bogowie, którzy dokonują aktu stworzenia świata. Posłuchajmy zatem dalej. Tylko Stwórca, Twórca, Tepeł, Gukumac, Rodzice znajdowali się w wodzie otoczeni jasnością. Ukryci byli pod piórami zielonymi i błękitnymi, dlatego nazywa się ich Gukumac. Wielcy to mędrcy, wielcy myśliciele. Tak zatem istniało niebo i także serce nieba. Takie bowiem jest imię Boga i tak się on zwie. A wówczas zjawiło się słowo. Zeszli się Tepeł i Gukumac w ciemności, w nocy i mówili ze sobą Tepeł i Gukumac. Radzili, pytając się wzajem i rozważając, i zgodzili się i połączyli swe słowa i myśli. A kiedy tak rozważali, okazało się jasne, że kiedy wzejdzie jutrzenka, winien pojawić się człowiek. Nakazali więc, aby powstały i urosły drzewa i pnącza, i aby narodziło się życie i został stworzony człowiek. W mrokach i pośród nocy postanowiło tak serce nieba, które zwie się Hurakan. Pierwszy ma na imię Kakulha Hurakan. Drugi to Chipi Kakulha, trzeciego nazywają Raksa Kakulha. Ci trzej są sercem nieba. Wówczas spotkali się Tepeł i Gukumac. Wówczas radzili nad życiem i jasnością. Nad tym, jak sprawić, aby się rozjaśniło, aby nadszedł świt. Nad tym, kto stworzyć ma pożywienie, kto utrzymywać przy życiu. Ten fragment pokazuje nam, że na scenie pojawiają się bogowie, określeni jako mędrcy i wielcy myśliciele. Bogowie debatują ze sobą, po czym postanawiają dokonać aktu kreacji. Następnie czytamy takie słowa. Niechaj się stanie, niech wypełni się pustka. Niechaj cofnie się woda i odsłoni przestrzeń, niech wynurzy się ziemia i niech okrzepnie, tak powiedzieli. Niech się rozjaśni, niech nastanie świt na niebie i na ziemi. Nie będzie chwały ni wielkości w naszym stworzeniu i utworzeniu, dopóki nie powstanie ludzka istota, człowiek stworzony. Tak rzekli i stworzyli ziemię.
Tak zaprawdę dokonało się stworzenie Ziemi. Ziemia wymówili i w jednej chwili się stała. Jak mgła, jak chmura i jak obłok kurzu było dzieło stworzenia. Kiedy góry wynurzyły się z wody i w jednej chwili urosły góry. Tylko siłą nadprzyrodzoną, tylko magią dokonano stworzenia gór i dolin. I natychmiast na ich powierzchni pojawił się gaje cyprysów i sosen. A za nami zatem kolejny fragment Popol Vuh. Czytaliśmy, jak bogowie podczas zebrania decydują się stworzyć ziemię. Bogowie za pomocą sił nadprzyrodzonych i magii dokonują stworzenia ziemi, sprawiając, że ta wynurzyła się spod wody. Pojawiają się góry, doliny oraz rośliny. Czytajmy zatem dalej. I uradował się Kukumac mówiąc: dobrze, że przybyłeś, serce nieba, ty hurakanie, ty Chipikakulha i ty Raksakakulha. Niechaj dokończy się nasze dzieło, nasze stworzenie, odpowiedzieli. Najpierw ukształtowała się ziemia, góry i doliny. Rozdzieliły się prądy wodne, strumiki popłynęły swobodnie między wzgórzami i rozstąpiły się wody, kiedy wyrosły wysokie góry. Tak dokonało się stworzenie ziemi, gdy utworzyli ją serce nieba i serce ziemi. Tak bowiem zowie się tych, którzy ją pierwsi zapłodnili, gdy niebo było jeszcze w zawieszeniu, a ląd pogrążony w wodzie. Tak udoskonalono dzieło, kiedy je przeprowadzili, rozważywszy uprzednio i obmyśliwszy szczęśliwe ukończenia. To już koniec opisu stworzenia świata w Popol Vuh. Tak też kończy się rozdział pierwszy. Bogowie finalizują akt stworzenia, wyciągając ląd spod wody, po czym przystępują do tworzenia żywych istot. Drugi rozdział opisuje, jak bogowie tworzą różne zwierzęta, czworonogi oraz ptaki, po czym wyznaczają im schronienia na ziemi. Te zwierzęta nie potrafiły jednak mówić, a zatem bogowie zdecydowali, że staną się pokarmem dla innych, wyżej rozwiniętych istot. Następnie bogowie kilkukrotnie przystępowali do próby stworzenia człowieka z gliny, drewna i słomy. Kiedy stworzone w ten sposób istoty okazały się zbyt głupie, aby należycie oddawać cześć bogom, zostały wytępione potopem. W końcu człowiek został ulepiony z krwi oraz mąki kukurydzianej, a bogowie zasiedli w chwale i kazali mu oddawać sobie cześć. W innych odcinkach omawialiśmy szczegółowo różnych majańskich bogów oraz ich charakterystykę. To, co jest jednak dziś dla nas najciekawsze, to sam proces stworzenia. Przed pierwszym rozdziałem Popol Vuh znajduje się jeszcze krótki prolog. W tym prologu wymienionych zostaje kilka pierwotnie istniejących mieszanych par bogów. Byli to kolejno Tsakol i Bitol, Alom i Kaholom, Tepeł i Gukumac oraz Hunahpu Vuh i Hunahpu Utju. Czytamy tam również, że spisana księga Popol Vuh jest bazowana na oryginalnej zaginionej księdze. Cytuję. Istniała kiedyś pierwsza księga, napisana w dawnych czasach, ale oblicze jej zakryte jest przed badaczem i myślicielem. Wspaniały był to opis i opowieść o tym, jak zakończyło się tworzenie całego nieba i ziemi. Jak zostały stworzone i podzielone na cztery części. Jak je oznaczono i jak zmierzono niebo. Jak przyniesiono miarkę i objęto nią niebo i ziemią. Cztery kąty i cztery zakątki, tak jak to nakazali Stwórca i Twórca, Matka i Ojciec życia wszelkiego stworzenia. Podsumujmy zatem całą historię stworzenia. Na początku istniały pierwotne wody, pierwotne morze pokryte w ciemności. Nie było niczego obdarzonego życiem. Istniał tylko bezruch i cisza w ciemnościach w nocy. Istniał także niebo z pustą przestrzenią. Święta Księga Popol Vuh wymienia, czego jeszcze wówczas nie było. Następnie pojawili się w parach wielcy bogowie, wybitni myśliciele. Ich pierwszym zadaniem była dyskusja nad aktem stworzenia i nad tym, aby pojawiło się światło. W końcu bogowie doszli do konsensusu. Popol Vuh wyraźnie opisuje, jak bogowie wyciągnęli ląd spod wody. Pojawiła się ziemia, pojawił się ląd, pojawiły się góry i doliny. Niebo oraz ziemia zostały zmierzone przez bogów, podzielone i oznaczone. Na ziemi pojawiły się rośliny. Następnie bogowie postanowili stworzyć zwierzęta, wyznaczając im schronienia na ziemi. W końcu przyszedł czas na stworzenie bardziej rozwiniętych istot. Pierwsze próby nie przyniosły jednak dobrych rezultatów, gdyż ludzie ci byli wadliwi. Po zniszczeniu pierwotnych istot w potopie, w końcu udało się stworzyć dobrego człowieka.
Tak z grubsza wygląda opis stworzenia świata w Świętej Księdze Popol Vuh. Oczywiście po raz kolejny rzucają nam się w oczy zadziwiające zbieżności z innymi opisami stworzenia świata, dokonanymi przez starożytne cywilizacje z innych części naszego globu. Japońska księga Kojiki opisuje ten sam proces, podobnie mity afrykańskie, mezopotamskie czy egipskie. Jak zwykle podaję Wam tylko informacje, licząc na to, że będziecie w stanie połączyć fakty. Piszcie zatem w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.